Zapraszamy na scenę burmistrza miasta Włodawy, Wiesława Muszyńskiego. Wielkie brawa! Oczywiście w asekuracji Joanny Pogonowskiej. Może, panie burmistrzu, kilka ciepłych słów. Wiem, że padały pytania. Myślę, że odpowiedzi były krótkie i tematyczne. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie na Dniach Włodawy 2016. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ależ dziękuję, będzie mi łatwiej od razu, tak, jak te brawa mi na pewno pomogą. Szanowni państwo, jest wielu ambasadorów naszego miasta w całym kraju i nie tylko, bo również poza jego granicami. Jednym z takich ambasadorów są nasi sportowcy, którzy swoją codzienną pracą, swoimi codziennymi tutaj wszystkimi trudnościami fizycznymi, prawda, które muszą pokonać, aby robić bardzo dobre osiągnięcia i bardzo pięknie nas reprezentować w różnych częściach kraju, ale i nie tylko. Mamy wiele klubów sportowych, mamy wielu sportowców, wielu z nich również osiąga różne rezultaty. Mamy też wybitnych sportowców, którzy naprawdę nas pięknie reprezentują i mają wyjątkowe rezultaty i chcielibyśmy, abyście się państwo, jeżeli ktokolwiek jeszcze jest i nie zna nazwisk tych sportowców, to dzisiaj oczywiście będzie miał okazję poznać, ale myślę, że nie ma takich osób, bo przecież na bieżąco śledzimy ich losy. Także nie możemy się już doczekać. Za chwilę tutaj pan dyrektor i pan Mirek, tak, gdzieś szukamy, nam pięknie tutaj odczytają osiągnięcia, nazwiska sportowców, ich trenerów, a my z wielką przyjemnością z panią Asią Pogonowską, panią inspektor w Wydziale Kultury, Oświaty i Promocji w Urzędu Miejskiego będziemy mogli wręczyć w imieniu władz miasta, ale nie tylko, bo również w imieniu was, czyli mieszkańców. Przekazuję głos panu dyrektorowi. Moi drodzy, tak jak powiedział burmistrz, promować nasze miasto można w różnoraki sposób. Może być to zarówno muzycznie, może być, jeżeli ktoś ma talent malarski, rzeźbiarski i może to być właśnie sportowy. Dlatego dzisiaj my docenimy sportowców. Kochani nasi sportowcy włodawscy, chcieliśmy wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wasze osiągnięcia. Gratulujemy wam serdecznie, naprawdę jesteśmy z was dumni. Jesteśmy dumni, że Włodawa ma takich sportowców i nas tak pięknie i godnie reprezentujecie w całej Polsce, ale nie tylko, bo również za granicami naszego kraju. Bardzo wam za to dziękujemy, gratulujemy. Oczywiście w imieniu władz miasta, ale i wszystkich mieszkańców życzymy, abyście osiągali jeszcze coraz większe sukcesy. I jak już będziecie tymi znanymi olimpijczykami, pamiętajcie, że wywodzicie się stąd, z Włodawy. Bardzo dziękuję. Z wielką przyjemnością będziemy mogli zaraz wręczyć te okolicznościowe gratulacje i jakieś drobne upominki. Tyle możemy na razie zrobić, a wy po prostu róbcie swoje, bo tutaj żadne słowa naprawdę nic więcej nie mogą powiedzieć. Bardzo wam dziękujemy. Gratulujemy również trenerom, gratulujemy również prezesom, działaczom sportowym, którzy wspierają tą młodzież. Wielkie brawa naprawdę tutaj dla wszystkich sportowców Włodawy. Bardzo gratulujemy i już przechodzimy do wręczania. I jeszcze... Teraz chwila dla reporterów. Jeszcze ze sobą najmłodszego sportowca, także wszystkie wyniki jeszcze przed nią. Przekazać głos panu prezesowi Sławomirowi Kazuro. Witam państwa.
chciałbym w imieniu wszystkich sportowców i trenerów podziękować za te, jak pan burmistrz powiedział, drobne upominki, ale znając, panie burmistrzu, pana hojność, wiemy, że te upominki z roku na rok będą coraz większe. Jeszcze raz wszystkim panu dziękujemy od wszystkich sportowców tutaj i no myślę, że za rok też się również zobaczymy na tej scenie. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy oczywiście również. Tak zrobimy. Niech to będzie tradycją. Będziemy chcieli każdego roku uhonorować naszych sportowców, bo zasługują na to swoją codzienną pracą, osiągnięciami, wynikami. Bardzo wam dziękujemy. Działajcie tak dalej. Życzymy kolejnych sukcesów, osiągnięć. Do zobaczenia oczywiście za rok. Raz jeszcze wielkie brawa, oczywiście wielkie brawa. Dziękujemy bardzo sportowcom i do zobaczenia za rok. Myślę, że w liczniejszej grupie, bo oczywiście sport we Włodawie cały czas się rozwija, jak również z jeszcze lepszymi wynikami.